Cześć, ja jestem Brandel i witam was już w trzecim odcinku z serii Morrowind. Ach, jaką mam benę, trzeci dzień, trzeci odcinek. No ale mówię, no korzystam z tego, że nie ma nikogo u mnie w pokoju w akademiku, a semestr drugi zaczyna się dopiero jutro. A więc tak, na czym my skończyliśmy? Dziennik. Aha, no to tak, my już właśnie skończyliśmy to zadanie z zabójstwem poborcy podatkowego i czekamy, aż będziemy mogli skończyć zadanie z kryjówką Fargota. Kiedy to będzie? Siódma? No to jeszcze kilka godzin mamy, więc może zajmiemy się teraz tymi miejscami, które są z dodatku, a mianowicie tutaj są dwa budynki. Chyba dwa, bo nie jestem pewien, czy do tamtego można wejść. No ale sobie je obadamy. A, właśnie jeszcze sprawdzę na zegarek. 12, okej. Okay. No to całkiem wcześnie jak na mnie. Może nawet się uda dwa odcinki nagrać dzisiaj, kto wie. Dobrze, to najpierw sobie wejdziemy o tutaj. O, tu jest jeszcze budynek. Tutaj są usługi. To jest właśnie z tego modu, który rozszerza Sejdanin. I tutaj mamy kilku sprzedawców. Tutaj jest zbrojmistrz, tutaj mamy jakąś krawcową. Właśnie, o, no witaj Sejdanin, przybyszu. Czy chcesz odszukać konkretne miejsce? No my jesteśmy w konkretnym miejscu. Właśnie on tutaj sprzedaje różne stroje. No ona ma akurat mało pieniędzy, ale zauważyłem, jak przeglądałem nagranie, to że nie sprzedaliśmy tego pierścienia przeklętego. To będziemy właśnie mogli je sprzedać i coś tam jeszcze, tą książkę, no to akurat ona raczej książki nie kupi. A podniesiemy sobie do 25, a czemu nie? Tak. I jeszcze sprawdzę. No właśnie, i właśnie nam, kiedy się tak targujemy, to nam wzrasta handel. I tak dalej. Tutaj na górze mamy alchemiczkę. O, tutaj właśnie mamy księgarza. No, tak, tak, jestem pierwszy raz Sejdanin. On właśnie księgi sprzedaje, to będziemy mogli mu ten taniec w ogniu sprzedać. Ale może za 50. No, udało się. I znowu wzrósł handel. O, i to mocno. A tutaj mamy alchemiczkę. No, możemy też... O, patrzcie, widzicie, tamci kupcy nie mieli nic przeciwko temu, że mieliśmy przy sobie skumę i księżycowy cukier, a ta właśnie ma jakieś wątpliwości co do tego. No dobra, wyrzucimy, żeby zobaczyć, co ona tam ma, bo już mówię, nawet nie pamiętam. No właśnie, ma te amatorskie przedmioty. One są teraz dość ciężkie, no na przykład taki palnik, no 25 ciężar. Moździerz, ale mi... alembik na pewno dostaniemy chyba, jak będziemy w Balmorze, o ile dobrze pamiętam. Gdzieś mamy coś do sprzedania? Chyba nie. Chociaż no, tą maść pędraka możemy jej sprzedać. Mamy jakieś mikstury? Premia do szczęścia, lekkość. Lekkość chyba zmniejsza ciężar ekwipunku, który mamy przy sobie. Niewidzialność, wznoszenie, to jest lewitacja. Chociaż mała mikstura wznoszenia. To się może nawet przydać. Weźmiemy. O, i damy tak. O, twoja oferta nie została odrzucona. No to próbujemy jeszcze. No i dobra, no. Teraz? No, tutaj akurat się nie udało. Ta jest jakaś nieprzekupna. Tutaj mamy jakieś zamknięte pomieszczenie. Tutaj mamy jakiegoś... jeszcze Norda, ale chyba on nie ma jakichś ciekawych tam konwersacji. Tu mamy jeszcze strażnika. Dobra, to my sobie bierzemy tą skumę i cukier i idziemy na dół. Jeszcze sprawdźmy, co ma ten handlarz. Właśnie on ma naprawę. Właśnie ma młotki te płatnerskie. Może weźmiemy sobie jeden? A, weźmy sobie. Coś tu masz ciekawego? Jakiś masz średni, ale hełm. Teraz tarczy mamy dwuręczny topór. No to dobra, to my sobie tutaj tak damy. Dziękuję. I zobaczymy, czy już możemy coś naprawić. No, topór się trochę zepsuł. No to spróbujemy. Okej, okay, i właśnie nam wzrosło płatnerstwo. No, o dwa, zawsze coś. No i tak, tutaj właśnie taki budynek, tu jest jakiś...
jakiś dom mieszkalny kogoś. O, nie ma go. Ale z tego co pamiętam, to tutaj właśnie... A, właśnie. W tym budynku ściany są tak... No, zrobione jako niekolizyjna tekstura i można sobie chodzić dookoła. Zobaczyć jak to wygląda. No, ale my sobie popatrzymy tutaj. O. Oj. O matko. No dobra, to było trochę niebezpieczne. Zobaczymy, czy coś tutaj jest ciekawego. To sobie weźmiemy. Uuu, dużo ubrań. No, a weźmy sobie, czemu nie. Jakieś książki, ale one niezbyt dużo walce. Tu jakieś przewodniki po Waldenfell i tak dalej. Tutaj. Misa, nic wartego. No, to raczej też nie. Dobrze, to my stąd wychodzimy. Mamy jakieś nowe ubranka. A załóżmy sobie. A czemu nie? Będziemy bardziej dystyngowanie wyglądać. Chociaż ta koszula trochę dziwacznie wygląda na nas. No ale mniejsza z tym. Oj, sobie pas zamienimy na taki fajnie ładniejszy. Co prawda one nic nie dają, ale... No ale... Ale wiecie, no prestiż. Handel i od razu jej sprzedamy tutaj te rzeczy. Z shiftem. To się przyda. No 32, może da do 35. Co ty na to? No. Dobrze. No to już załatwione. I tu jeszcze mamy... Właśnie tutaj teraz mamy dużo statków. Tutaj jest jeden i tam jest dużo w tych dokach nowych. On właśnie może dać nam podróż. Tutaj możemy dojść do Ebonheld, Hlaout i do Kul. Tak, dziękujemy. A tutaj do tego chyba nie można wejść. To jest tylko taka wieżyczka. Chociaż tutaj ktoś jest. No, coś jakiś spadek jakiś FPS-ów. Matko. Coś ty masz tutaj ciekawego do powiedzenia? Chyba nie. Dobra, to my sobie to... Dobra, dalujemy sobie. Tutaj chyba nie można wejść. Tu my idziemy dalej. I tak, tą część mamy załatwioną. To teraz pójdziemy sobie o tam. Tutaj jest parę nowych też domków. Dobra, jeszcze patrzę na czas. Mamy jeszcze dużo. O, tutaj jeszcze... O, jakieś tu skrzynie są. O, coś tutaj jest. Tylko nie pamiętam, czy oni... będą mieli wąty, jak coś tutaj weźmiemy na wszelki wypadek, zrobimy sobie szybki zapis. I weźmiemy sobie tak, kolejno dusz, złoto, doskonałe przywrócenie szczęścia. No to można, to będzie można sprzedać. I 7 sztuk złota. A, też ta. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj jakieś domy, paru ludzi. Tutaj... O, tutaj też klejnoty dusz i złoto. A tutaj? Też klejnot dusz i złoto. A tutaj mamy tawerna południowych ziem. Ciekawe, czy to jest jakaś nowa nazwa, czy skądś to jest przeniesione. Tak, tak. My sobie zejdziemy na dół, bo tutaj pamiętam, że... O, właśnie, tutaj w tych butelkach. Tutaj mamy o... duże przywrócenie zdrowia, to nam się przyda na pewno. Coś tutaj mamy? Skóra Alita, łajno. Wilcza pszenica. To my już mamy. Płatki gozyczaka chyba też mamy. Tak, okej. Tutaj też płatki gozyczaka, to jakiś puchar, dzbanek. Tutaj też jakieś... Zaraz, to? Rumieniak. No to mamy rumieniak, okej. Tutaj to też mamy, to też... To też mamy. Tutaj co jest? Puchlina. A to w sumie możemy wziąć. Tutaj nie. Co? Odzełkowy wosk to jest cenne. Grobowy pył to nie. Maść pędraka to na razie weźmiemy. Skóra głada nie. Tu jest co? Też puchlina. Złoty kanet. Chyba złoty kanał właśnie mamy. Tutaj jakiś talerz, tu jakaś czada, okej. Okay. No to jest tutaj wszystko. I teraz zobaczmy. Z tego co pamiętam, to ona chyba nic nie ma i złota chyba nawet nie ma. Tutaj taka czwarka.
Dobra. No dobra, nie chcę mi się z nią gadać. Tutaj zobaczmy. A, zamkniemy, pusto. Może coś tutaj będzie. Nie. Tylko koszula to nie. Ale... O, tutaj jest trochę złota leży. A to sobie weźmiemy, czemu nie? Zawsze do grosza. Tutaj chyba już wszystko. Teraz można jeszcze zobaczyć tutaj, czy coś nie ma pod poduszką. No ale nie ma. Dobra, to my to odłożymy. Jakby co to tak to leżało, jak tu weszliśmy. Tak, tu my idziemy dalej. Tutaj chyba... O, tutaj ktoś jest. Ty coś tam masz ciekawego? Chyba nie masz. No trudno. Jeszcze zobaczmy tutaj. Skrzynia pusta. Tutaj, o, coś tutaj jest. Żelazne tanto. A to jeszcze weźmy. Pod poduszką nic nie ma. Odkładamy. Tak leżała. No, to my sobie stąd wychodzimy. Hop. I idziemy na zewnątrz. O, już jest dość ciemno, więc pewnie już będzie można niedługo zacząć tutaj zadanie z kryjówką Fargota. Tutaj jakieś pozamykane. O, tutaj jest otwarte. Dzień dobry. Ktoś tu jest? Nie ma nikogo. No to cóż, przejmujemy ten lokal. Uła, tutaj dużo rzeczy. Ciekawe, czy jakiś żelazna halabarda. To jest dość cenne jak na razie. Żelazne wakizashi. To też weźmiemy. Szable to może nie. Claymore. A, weźmy. Żelazny długi miecz to może nie. Żelazny to pod nie. O, 100 sztuk złota to na pewno weźmiemy. Bezędza to nie. Duża skrzynka. A to weźmy sobie może. Drewniana laska to nie. Nie trzeba. O. Tutaj nędzny klejnot dusz, ale z duszą już z szkieleta wojownika. A to może będzie uda nam się coś zakląć. Tutaj nie ma nic. A tutaj... O, tutaj jakieś... rękawica ze skóry neta. Mało warte, ale lekkie to sobie weźmiemy. Pod poduszką nic nie było, znowu. Czasami coś się zdarza. O, prawie tak samo położyłem, jak była. Dobra, to już chyba stąd wszystko. To idziemy. Zobaczmy godzinę 10. To chyba będzie już można pójść tam do latarni morskiej, żeby załatwić sprawę kryjówki Fargota. To jeszcze jakieś są... Tutaj jeden dom, tutaj drugi dom. A wejdźmy tutaj, może. A, to pamiętam, to jest jeszcze z zupełnie innego modu, co dodaje właśnie taką postać Leia Fortich. To ona jest jakąś pisarką i chce, żebyśmy jej pomogli znaleźć tam złodzieja jej książki. Ja chyba kojarzę, gdzie to jest, ale no... Nasza postać jest jeszcze za słaba, żeby iść do kryjówki bandytów. Tutaj jest niedaleko, więc na razie to z tym damy sobie spokój, aż będziemy mieli jakieś lepsze wyposażenie i lepszy poziom. Tutaj chyba ten dom jest pusty właśnie. I tutaj może będzie coś ciekawego. Tu jest dużo książek, ale z tego co pamiętam, to one nas nic nie uczą. Chociaż ta jest dość cenna. Kaprysy magii to nie, ale... Albo... Nie, dobra. To tutaj zostawimy. Tutaj co jest? Klucz do tego domu, ale tak, srebrną misę i srebrny dzban weźmiemy. Tutaj co mamy? Norski topór bojowy i srebrny długi miecz, ale to tak ładnie jest tutaj wisi, to zostawimy. O, tutaj jakieś złoto. Srebrny świecznik to bierzemy. Duży puchar dwemerów. Kamienkowa flaszka. Też dość cenna, jak tamta taca. No ale dobra, zostawimy. Żeby nie było, że aż taki ze mnie oszukista jest. Jaja kwama, popielna bulwa. Doskonała niewidzialność, wspaniały pierścień, wspaniały amulet, szmaragd i złoto. To bierzemy. A co? Dobra, idziemy. Jeszcze coś jakoś... Jakieś coś mam, klatkowanie, jakoś mało FPS-ów mam, nie wiem czemu. No ale dobra. To my jeszcze pójdziemy sobie do Arila i sprzedamy te rzeczy, które udało nam się pozyskać, bo on wszystko sprzedaje. Tak, zaraz. Teraz już pamiętam. Skuma i cukier.
Okej. I teraz będzie z nami chciał handlować. To tak, to bierzemy, my sprzedajemy to. To na pewno. Ten dodatkowy wosk. Te rękawice. Amulet, pierścień. Tutaj te przedmioty. Tutaj jeszcze tą puchlinę. I chyba wszystko. Chyba, że jeszcze jakieś mamy miksury wznoszenia. Przywrócenie zdrowia, przywrócenie zdrowia. Przywrócenie szczęścia to nam raczej nie jest potrzebne. I niewidzialność. To się jeszcze może przydać. O, jeszcze tu ma śpędlaka. I to chyba wszystko. Tak, tak. No to teraz jeszcze podniesiemy. Uwaga. Okej. Chciał z nami handlować tym. I tak, to bierzemy, to bierzemy. I wychodzimy. Dobra, to już wszystko sprzedaliśmy, więc teraz będzie, chyba nam się uda zająć zadaniem związanym z kryjówką Pargota. Czyli tak, to jak tam mówił nam Hiskar, czy jak on tam się tam nazywał, to powinniśmy pójść na górę Latarni Morskiej, więc pójdziemy tam. Ciekawe, czy widać cokolwiek tam, jak byłem na zewnątrz. O, właśnie. Umiejętność bez zbroi wzrosła do 6. Zabieramy, bo jest cenne. Chleb nie. Griff to jest jakiś alkohol, ale... No dobra, weźmiemy. Tu nic, tu nic. Okej. I idziemy. Teraz idziemy tu na górę. O! Jest, skrada się. Więc dobrze. To znaczy, że zadanie idzie. Teraz trzeba poczekać, aż sobie tam dojdzie do swojej kryjówki. No, ona znajduje się tam w tym pniu. Znaczy, dopiero dowiemy się, że znajduje się w pniu, ale no mówię, no ten nowy budynek zasłania. Więc się tak naprawdę nie dowiadujemy, ale no mówię, no trzeba poczekać, aż tam dojdzie skubaniec. A może teraz... Ja sobie dałem tutaj tą iskrę, a może coś porzucamy sobie zaklęcia. No, nie udało się rzucić, bo mamy słabe zniszczenie. No, ale coś tu wiemy. Nie udało się. I teraz już nie mamy many. Ale ja mam wgranego moda, który sprawia, że mana się regeneruje trochę, więc... no, nie będzie źle. Właśnie zobaczcie, teraz jest 6, to za chwilę zobaczymy, ile będzie dalej. No ale, no mówię, to się przydaje, bo... tam odpoczynek to jak bierze się poziom... o, już poszedł. No to możemy iść do kryjówki. Jak się właśnie bierze poziom i daje się na przykład, można dać do wyzdrowienia, to wtedy dłużej to... dużo czasu zajmuje. A nam to... zgodnie, jeżeli chodzi o grę, to nie za bardzo. Teraz jeszcze może spróbujemy tutaj wziąć tą. O, tutaj mam skradanie i gdzie miałem? Pod dwójką? Tak, pod dwójką. Uwaga. Jeszcze szybki zapis, na wszelki wypadek. I uwaga. A, za pierwszym razem. Co my tu mamy? Stalowy buzdygan i 5 sztuk złota bierzemy. Tak. I wychodzimy. Może na wszelki wypadek wezmę sobie tą pochodnię w łapę. Żeby... może uda się, że będzie coś widać lepiej, chociaż nie wiem. To było tutaj. Op. Uaktualniono dziennik i jest ten zdobiony pierścień uzdrawiania. Uczniowski wytrych i 300 sztuk złota. To bierzemy. Ale nie można? Nie. Ale to jest chyba, no... ja próbowałem sobie coś przed chwilą, znaczy zanim zacząłem nagrywanie, coś z tą, no, coś z tym modem ziołoznawstwo, ale no trochę tam się, jak chciałem wyłączyć ten mod, to się trochę gra skopała, więc jesteśmy skazani na ten mod. No po prostu wystarczy, że jeszcze tam podniesie się nam alchemia o jeden punkt. No ale wracajmy do sprawy. Gdzie jest kryjówka Fargota? Kazałem ci ją znaleźć. Udało ci się? No pewnie. Udało ci się znaleźć jego kryjówkę. Doskonale. Mam propozycję. Dam ci 100 sztuk złota i jeszcze możesz zatrzymać wszystko inne, co udało ci się tam znaleźć. Dzięki za pomoc. No to zabrał nam te 300 sztuk złota, ale oddał nam z tego 100. No, jest dobrze.
To już chyba wszystko, jeżeli chodzi o Sejdanin na chwilę obecną. A więc tak, jeszcze, o właśnie, jeszcze sprzedamy te rzeczy, które tam udało... Szlak, znowu zapomniałem. Co to ja miałem? Tą skumę i księżycowy cukier. Teraz handel i tak. Bustygan i coś jeszcze? Niewidzialność, przywrócenie zdrowia, flin, o ten grif i chyba wszystko. Jeszcze podniesiemy. Raz. O, teraz się udało. Dobra, my to zabieramy z powrotem i wychodzimy. O, widzicie, mana się nam zregenerowała do 22 teraz. A więc tak, na tym skończyliśmy zadania w Sejdanin. Jeszcze, no mówię, jeszcze mamy trochę do zwiedzenia tych nowych lokacji. Tutaj jeszcze jeden dom, tutaj jeszcze te doki mamy do zwiedzenia. Ile tam jeszcze czasu jest? Jakieś ze 20 minut chyba, albo jakoś tak. Ja nie chcę, żeby tutaj właśnie były dłuższe niż pół godziny te odcinki, bo, no mówię, mam na chwilę obecną ograniczone miejsce na dysku. Tutaj właśnie, no to tak, to jeszcze obejrzymy sobie te doki, a potem zajmiemy się następną misją, która już będzie w innej wiosce. Tak, tutaj jakieś są właśnie magazyny, tylko że dość pokaźny zamek tutaj jest, jak na nasz poziom. Tutaj mamy parę, niech tutaj dużo strażników chodzi, tutaj na górze jest jeszcze paru cesarskich łuczników, czy coś takiego. Widzicie? I tutaj jest też pełno skrzyń. Widzicie? O, jakieś tutaj są jaja kwama, tutaj na przykład mięso ogara, tutaj takie zwykłe rzeczy, a tutaj obtoszy. W wielu właśnie skrzyniach właśnie są te takie stalowe przedmioty, tak? Stalowe czy nie? Srebrne. A to trochę lepiej. No widzicie, tutaj tak samo i tutaj tak samo. Jaja kwama. Mówię, dużo tutaj rzeczy, ale właśnie widzicie, włączam skradanie, no to nie pojawia się tutaj ikonka w dolnym rogu. No mówię, tutaj jeszcze jest paru strażników na górze. Chyba ich nie widać. Tutaj mamy drugi magazyn. Tutaj też więcej skrzynek. One dość podobne są, jeżeli chodzi o zawartość. Tutaj mamy jakąś chatę Lelandrilla. Tutaj właśnie mamy też kilku przewoźników, którzy mogą nas zabrać w inne jakieś miejsca. Właśnie to była tam jego chata. Tak, no i tutaj właśnie też możemy do Klaout, Ganmok, Ebonheld i Kul. To są dość daleko, właśnie Kul jest dość daleko chyba, o ile dobrze pamiętam, to nie ta mapa. Chyba gdzieś tu jest to Kul. Ale właśnie jak się pływa statkiem, to... pochodnia się chyba skończyła. No ale jak się właśnie pływa statkiem albo idzie łazikiem, to mija dużo czasu. O, tu masz handel? 5000. No, dobrze wiedzieć. Anuluj, bo nie mamy chyba nic na sprzedaż na razie. No chyba, że tamten szmaragd, ale... No, ale to dużo nie waży. Tutaj jeszcze mamy kolejnego chyba przewoźnika, tak? Podróż. I tutaj można do Sadzidmora, Telazun, Telbranora i Dagonfell. Też właśnie oddalone. No, to tak. To tutaj obadaliśmy sobie te doki. Może kiedyś, jak będziemy mieli już lepsze zabezpieczenia, albo jakoś ten, to może coś popróbujemy tutaj popłamywać się. Albo coś takiego. Teraz, ile jeszcze mam czasu? Jeszcze mam chwilkę, może uda się dojść do jednego miejsca. A więc tak, to na razie skończyliśmy Sejdanin. Teraz pójdziemy sobie do Klaout, żeby zdobyć kolejne zadanie. Tutaj chyba jest jakaś ten jaskinia albo grobowiec. Nie chcę tam iść, mówię, mam za niski poziom jeszcze. No to tak, to my sobie teraz pójdziemy do właśnie... Jeszcze sobie wezmę ten topór łapę. Pójdziemy sobie właśnie do Klaout, żeby tam wziąć jedno zadanie, które no jakoś... I może uda nam się sprzedać tam ten księżycowy cukier, już nie pamiętam, czy to tam, czy to dopiero w Balmorze. Ale jak... O właśnie, właśnie, żeby nie było, to zrobimy tak. Jeszcze pójdziemy tutaj, o... I tutaj... Teraz
pierścień oznaczenia. Tutaj sobie damy. O. I teraz popatrzcie. Tutaj właśnie nam się zrobił taki krzyżyk. To znaczy, że tutaj daliśmy sobie oznaczenie. I kiedy użyjemy pierścienia przeniesienia, sobie to dam. Jak użyjemy pierścienia przeniesienia, to z jakiegokolwiek miejsca w Morrowindzie, znaczy no tutaj na Vardenfell, przeniesie nas z powrotem tutaj. To właśnie jak, żeby nie używać statków, żeby nie marnować czasu w grze, to właśnie tak sobie popłyniemy statkiem. My sobie idziemy tutaj, pójdziemy w stronę Hlaout. Mówię, nie wiem jak tutaj jasność jest. Może będzie coś cokolwiek widać. Tak, tutaj będzie właśnie taka dość ciekawa sprawa. Niedługo. Właśnie gdzie tu jest jakaś książka, a tutaj ktoś sobie spada. No. No cóż, gościu. Zobaczymy. To jest Tarhiel, a tutaj mamy jego dziennik. Zobaczmy, co on tutaj napisał. Wydaje mi się, że odkryłem właściwą recepturę na zaklęcie, nad którym pracuję. Dzięki niemu będę w stanie podróżować na wielkie odległości bez potrzeby płacenia innym za tę usługę. Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, jutro wypróbuję to zaklęcie. Sądzę, że wziąłem pod uwagę wszystkie możliwe komplikacje. Zaklęcie pozwoli mi poruszać się między odległymi miejscami, pokonywać setki mil, kropka. Nikomu przedtem nie udało się podróżować w taki sposób. Wybijając się z ziemi, żeglując przez niebo, a wszystko to bez tego okropnego poczucia dezorientacji, jakie towarzyszy lataniu. Nadszedł czas, moje badania są ukończone. Wszystkie obliczenia sprawdzone. Kilkakrotnie. Śmiali się ze mnie, kiedy o tym mówiłem. Zobaczymy, kto będzie się śmiał, kiedy wskoczę na szczyt ich wieży, na cały głos krzycząc, że mi się udało. Oj, chłopie, coś ci się jednak nie udało. Zobaczymy. Żelazny miecz błyskawic, no to możemy wziąć dość cenne. Hełm, no też dość na razie cenne. Ekstrawagancka szata na pewno. Ekstrawaganckie buty 9 złota i zwój lotu i kadan. To właśnie pewnie mówił o tym zaklęciu. Zwiększa się akrobatyka o 1000 punktów przez 7 sekund. No, czyli całkiem sporo. Tylko, że on zamiast gdzieś jak w biegu skoczyć, to wyskoczył do góry. A spadając już się ta akrobatyka skończyła. No i zleciał i koniec. Dobrze, to my, bo widzę, że już mi się czas kończy, to ja tutaj w tym miejscu zakończę i w następnym odcinku wybierzemy się już do Hlaout. Jeszcze trochę podejdę tutaj. No, wybierzemy się do Hlaout i tam zajmiemy się kolejnym zadaniem. No, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się i na razie.